Za tobą szósta runda oponą Mistrzostw Polski w Słomczynie. Jakbyś podsumował swój finał, no i co się stało, że nie udało się przystąpić do finału CEZU? Więc tak, jeśli chodzi o Mistrzostwa Polski, to taki weekend był, że tak powiem, w kratkę, trochę oczekiwania były większe. Tempo było dobre, natomiast tutaj te napędowe samochody mają ogromną przewagę na starcie i to trochę układa wyścig w finale. Również miałem dwa samochody tynie napędowe. Tempo było bardzo dobre, niestety trochę błąd taktyczny spowodował, że na drugim miejscu dojechałem w finale. No cóż, natomiast w CEZ-ie, w finale CEZ-u nie udało się wystartować, awaria tutaj ładowania. Całe szczęście, że dopiero w finale CEZ-u, a nie Mistrzostw Polski. To teraz czas na Toruń, w którym masz sporo rachunków do wyrównania. No chyba do 3 razy sztuka wypadałoby powiedzieć. Mam nadzieję, że w końcu odczaruje ten Toruń i obędzie się bez problemów i przede wszystkim bez awarii.